Ich nehme das auf alle Fälle mit. Wezmę to ze sobą na wszelki wypadek. Ich nehme das auf alle Fälle mit. Na wszelki wypadek, auf alle Fälle. Der Täter ist vom Tatort geflüchtet. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Der Täter ist vom Tatort geflüchtet. Uciekać to jest flüchten. I tutaj macie miejsce wypadku Tatort. Dort ist der Unfall passiert. Czyli tam się zdarzył ten wypadek. Dort ist der Unfall passiert. Bei dem Unfall sind drei Menschen ums Leben gekommen. Jak zwykle w przypadku wypadków musi być coś negatywnego, ale myślę, że jest to słownictwo, które Wam się może gdzieś tam przydać. Czyli w wypadku zginęły trzy osoby. Jak widzicie, zginąć to jest taki zwrot ums Leben kommen. A cały zwrot brzmi bei dem Unfall, czyli przy tym wypadku jakby, bo zobaczcie, że to nie jest zastosowany przyimek in, tylko bei. Bei dem Unfall sind drei Menschen, i teraz zginęły, ums Leben gekommen. I jeszcze jeden przykład. Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Czyli on zginął w wypadku samochodowym. Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie wurde bei einem Autounfall verletzt. No coś bardziej optymistycznego niż śmierć, to ona została ranna w wypadku. Czyli jest szansa na normalne życie. Sie wurde bei einem Autounfall verletzt. Jak widzicie, znowu Niemcy lubią używać strony biernej bardziej niż my. Czyli została ranna. Sie wurde verletzt. Oczywiście, jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś nas obraził, też można powiedzieć: Du hast mich verletzt. Obraziłeś mnie, prawda? Zraniłeś mnie w sensie tym. Nur für den Fall, dass, a więc tylko na wypadek, gdyby, i kończymy myśl. Also das ist nur für den Fall, dass. Im schlimmsten Fall. No, w najgorszym razie, w najgorszym wypadku. Im schlimmsten Fall. Bestenfalls. W najlepszym przypadku, w najlepszym wypadku. Bestenfalls. Auf keinen Fall. W żadnym wypadku. Auf keinen Fall. Ich nehme das auf alle Fälle mit. Wezmę to ze sobą na wszelki wypadek. Ich nehme das auf alle Fälle mit. Na wszelki wypadek, auf alle Fälle. Der Täter ist vom Tatort geflüchtet. Sprawca uciekł
z miejsca wypadku. Der Täter ist vom Tatort geflüchtet. Uciekać to jest flüchten. I tutaj macie miejsce wypadku Tatort. Dort ist der Unfall passiert. Czyli tam się zdarzył ten wypadek. Dort ist der Unfall passiert. Bei dem Unfall sind drei Menschen ums Leben gekommen. Jak zwykle w przypadku wypadków musi być coś negatywnego, ale myślę, że jest to słownictwo, które wam się może gdzieś tam przydać. Czyli w wypadku zginęły trzy osoby. Jak widzicie, zginąć to jest taki zwrot ums Leben kommen. A cały zwrot brzmi bei dem Unfall, czyli przy tym wypadku jakby, bo zobaczcie, że to nie jest zastosowany przyjmek in, tylko bei dem Unfall sind drei Menschen, i teraz zginęły, ums Leben gekommen. I jeszcze jeden przykład. Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Czyli on zginął w wypadku samochodowym. Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie wurde bei einem Autounfall verletzt. No coś bardziej optymistycznego niż śmierć, to ona została ranna w wypadku. Czyli jest szansa na normalne życie. Sie wurde bei einem Autounfall verletzt. Jak widzicie, znowu Niemcy lubią używać strony biernej bardziej niż my. Czyli została ranna. Sie wurde verletzt. Oczywiście, jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś nas obraził, też można powiedzieć, du hast mich verletzt. Obraziłeś mnie, prawda? Zraniłeś mnie w sensie tym. Nur für den Fall, dass, a więc tylko na wypadek, gdyby, i kończymy myśl. Also das ist nur für den Fall, dass, im schlimmsten Fall. No, w najgorszym razie, w najgorszym wypadku. Im schlimmsten Fall. Bestenfalls. W najlepszym przypadku, w najlepszym wypadku. Bestenfalls. Auf keinen Fall. W żadnym wypadku. Auf keinen Fall.